Dlaczego Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić? Dlaczego objawia się w tych, którzy nie mają co jeść, nie mają co pić, nie mają czym się przyodziać? No właśnie wracamy do tego tematu, bo ktoś chce mieć za dużo. Bo ktoś myśli tylko o sobie. I wtedy będzie żył kosztem drugiego człowieka, zamiast go kochać. To, co cały czas wracam do tej przypowieści o bogaczu ewangelicznym. Przecież tam nie ma, że on cudzołożył, że zabił kogoś, że okradł kogoś. Nie. Ale on się wyłącznie sobą zajmował. Budował nowe spisze i prawdopodobnie przez to ktoś nie miał dachu nad głową. Jadł, pił i bawił się, prawdopodobnie dlatego Łazarz nie miał nawet na chleb. W tym leży problem. To bardzo mocno Pan Jezus pokazuje, stając się najuboższym z ubogich. Celowo nie miał domu, nie zabezpieczał się, korzystał, można powiedzieć, z ludzkiej jałmużny. I tak powiedział do apostołów, aby właśnie czynili. I gdybyśmy tak chcieli się zastanowić, dlaczego tak jest. Właśnie dlatego, że my w swojej wolności możemy wybrać albo Pana Boga, albo świat. Albo zmierzać do Królestwa Niebieskiego właśnie poprzez realizację przykazania miłości, albo wybrać miłość własną i realizować się w tym świecie. I teraz, jak to, szukałem takiego porównania, a porównanie jest takie. Zobaczmy, jak swoim domem zajmuje się właściciel, a jak swoim domem zajmuje się lokator, mieszkaniem. Lokator nie martwi się, czy będzie go trzeba wyremontować, nie myśli o kupowaniu nowych mebli. Dlaczego? No bo jutro go może nie być. I Pan Jezus nam mówi, nie znacie dnia ani godziny. Powiedział do tego bogacza, głupcze, tej nocy zabiorę się do ciebie, do siebie. Po co ty to wszystko robiłeś? I zamiast tego, do czego jesteś powołany, Królestwo Boże jest w twoim sercu, a nie w tym, co posiadasz. Jest właśnie to. I nie właśnie ten obraz sobie przypominajmy. Jestem tutaj lokatorem, więc nie będę inwestował, bo to nie ma sensu, bo nie jestem właścicielem. Jestem tylko lokatorem tutaj. Jutro może mnie nie być.